Hej, witam was wszystkich serdecznie, Tyri z tej strony. W dzisiejszym filmie chciałbym wam zaprezentować akwarium o pojemności 290 litrów, przedstawiające biotop delty Mekongu. Jednak nie samej rzeki, a jezior znajdujących się w jej pobliżu. Jeziora takie przeważnie są pozostałościami po odcinkach rzeki lub zapadliskach. Mają niewielką rotację wody. Przeważnie zaopatrywają się w wodę w sezonie opadowym. Dla przypomnienia, bo nie każdy musi to wiedzieć, dorzecze Mekongu znajduje się w Wietnamie. Jest inspiracją dla wielu akwarystów z całego świata. Zresztą nie dziwi mnie to. Powierzchnia to prawie 810 tysięcy km kwadratowych. Prezentowane akwarium ma pojemność 290 litrów i wymiary 120 na 60 na 40 cm. Wystrój odbiega trochę od tego, co przeważnie widzimy w zbiornikach z tamtego rejonu. Tutaj głównym elementem dekoracyjnym jest wzniesienie obsadzone roślinami oraz wyłożone dużymi drewnianymi dekoracjami. Co do roślin wyróżnimy tutaj takie gatunki jak Nymphea lotos, Pistia oraz Eloharis duclis, czyli ponikoł słodkie. Nazwa ta może brzmieć dla wielu z was znajomo i kojarzyć się z drobną rośliną trawnikową. Można się tutaj ładnie przejechać w tym przypadku. Ponikło słodkie to roślina, której pędy dorastają nawet do 2 metrów, a bulwa, jako ciekawostka, jest jadalna. W krajach tropikalnych to ponikło rozpowszechnione jest jako roślina uprawna. Jednak bulwy trzeba odpowiednio przygotować, bo mogą zawierać pasożyty. Jakkolwiek nie wiem, czy tyczy się to również tych wyhodowanych w akwarium. Ale na wszelki wypadek wolę o tym wspomnieć, gdyby ktoś posiadał tę roślinę i chciał jej spróbować. W zbiorniku mieszkają bardzo popularne ryby, gurami dwuplamiste. To na nich chciałem się skupić w tym odcinku. Ale jak zwykle bywa, zacząłem się rozpisywać na temat pozostałych rzeczy, które mnie zaciekawiły. Już kiedyś wspomniałem w jednym z odcinków ten gatunek. Pamiętam jako dziecko, jak w moich zbiornikach pływały gurami. Mam sentyment do tych rybek i myślę, że jeszcze kiedyś się na nie zdecyduję. Jednak jak na razie z uwagi na ich rozmiar, bo dorastają w zbiornikach do jakichś 13-15 cm, muszę się z tym wstrzymać. Choć myślę, że czułyby się u mnie dobrze, bo potrzebują mocno zarośniętych zbiorników. Dodatkowo dobrze jest zapewnić im jakieś rośliny pływające. W trakcie tarła samiec buduje gniazdo z pęcherzyków powietrza na powierzchni wody. Gdy jest gotowe, zwabia tam samicę, a następnie broni gniazda nieustannie naprawiając. Ryba ta nadaje się do zbiorników ogólnych, towarzyskich, jednak potrafi również okazywać agresję, kiedy to przygotowuje się do tarła. Z ciekawości sprawdziłem Czerwoną Księgę Gatunków Zagrożonych i na chwilę obecną ryby te nie są zagrożone. Za wspomnianymi górami w akwarium pływają również skrzyczyk karłowaty oraz babka złota. Zbiornik wziął udział w konkursie Biotop Aquarium Design Contest w edycji z 2020 roku, zajmując w nim 43. miejsce, a zaprezentowany został przez zawodnika z Wietnamu. Aby nie przekręcić jego imienia, wyświetli się ono teraz na ekranie. W tym filmie to tyle. Jak zwykle czekam na wasze komentarze. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, Tyrill.